południe nadjechały dwa dalsze samochody, potem jeszcze jeden. Zebrał się tłumek chętnych, pragnących obejrzeć Ferris z powietrza. Odbyliśmy jak można było najszybciej 12 lub 13 lotów, a następnie pojechałem do miasta, żeby kupić benzynę do mojego samolotu. Potem mieliśmy kilku pasażerów i jeszcze innych kilku, aż nastał wieczór. A my wzbijaliśmy się w powietrze bez przerwy, jeden za drugim, do samego zmroku. Na jakiejś tablicy w miasteczku przeczytałem: ludność 200. Byłem przekonany, że przewieźliśmy wszystkich, a do tego jeszcze paru zamiejscowych. W pośpiechu zapomniałem zapytać o Sarę i o to, co powiedział jej Don, czy sam wymyślił tę opowieść, czy wierzył w historię jej śmierci. Od czasu do czasu, kiedy do kabiny wchodzili nowi pasażerowie, przyglądałem się jego maszynie. Wciąż żadnego zabrudzenia, żadnej plamy oleju. Wydawało się, że latając wymija owady, które ja musiałem zmywać z mojej szyby co godzinę. Kiedy skończyliśmy pracę, na niebie było jeszcze trochę światła. W moim blaszanym piecyku ułożyłem suchą trawę, otoczyłem ją kawałkami koksu i podpaliłem. Wokół było ciemno. Ogień rozpalał kolory zaparkowanych niedaleko samolotów i złocił źdźbła słomy rozsypanej wokół nas. Zajrzałem do pojemnika z jedzeniem. Zupa, gulasz lub spaghetti? Zaproponowałem. Albo gruszki lub brzoskwinie. Chcesz brzoskwinie na gorąco? Wszystko jedno, powiedział bez entuzjazmu. Daj coś lub nic. Człowieku, nie jesteś głodny? Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Nic z tego, co wyliczyłeś, nie pobudziło mojego apetytu, chyba że jest nadzieja na rzeczywiście pyszny gulasz. Moim szwajcarskim lotniczym nożem otworzyłem puszkę z gulaszem. To samo zrobiłem z puszką spaghetti i wrzuciłem zawartość obu puszek do rondla. Kieszenie nabrzmiały od gotówki. Była to dla mnie jedna z najprzyjemniejszych chwil tego dnia. Wyciągnąłem pomięte banknoty i zacząłem je liczyć, nie próbując nawet ich rozprostować. Naliczyłem tego 147 dolarów. Rachowałem w pamięci, co nie było dla mnie rzeczą łatwą. To znaczy, to jest, zobaczmy, 4,2 w pamięci, 49 lotów. Lepiej niż ostatnio, Don, kiedy to zarobiłem stówę. Tylko ja na Castorze. Ty zarobiłeś pewnie co najmniej ze 200. Miałeś dwóch za każdym razem? Raczej tak, odparł. A wracając do tego nauczyciela, którego szukasz? Nie szukam żadnego nauczyciela, odpowiedziałem. Liczę pieniądze. Mogę z tego żyć przez następne 7 dni. Niech sobie teraz leje przez okrąglutki tydzień. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Kiedy już przestaniesz pławić się w swej forsie, to czy mógłbyś podać mi gulasz? Tłumy, masy, gromady ludzi, strumienie ludzkich istot nacierające na jednego stojącego pośród nich człowieka. Potem tłumy zamieniły się w ocean, który mógłby go zatopić, ale człowiek zamiast pójść na dno, gwiżdżąc, przeszedł po falach i zniknął. Ocean wody zamienił się w ocean trawy. Biało-złoty Travel Air 4000 wylądował na polu. Pilot wyszedł z kabiny i tylko wystawił transparent z napisem: lot tylko 3 dolary. Była 3 nad ranem, kiedy się zbudziłem. Pamiętałem cały mój sen. Czułem się z tego powodu szczęśliwy. Otworzyłem oczy i ujrzałem w świetle księżyca wielki korpus Travel Air zaparkowanego obok mojego Castora. Shimoda siedział na kocu, opierając się o lewe koło swojego samolotu, jak wtedy, gdy ujrzałem go po raz pierwszy. Nie widziałem go dokładnie, czułem po prostu, że tam jest. Cześć, Richardzie, powiedział cicho w ciemnościach. Czy dzięki niemu już wiesz, o co chodzi? Dzięki czemu mam coś wiedzieć? Zapytałem rozespany. Nadal rozpamiętywałem swój sen, byłem nim zbyt pochłonięty, aby zdziwić się, że Don nie śpi.
Chodzi mi o twój sen, ten facet, tłumy i samolot, powiedział ze spokojem w głosie. Chciałeś się czegoś ode mnie dowiedzieć, teraz już wiesz, prawda? Znasz te historie z gazet. Donald Shimoda, ten sam, którego zaczęto nazywać mechanikiem Mesjaszem, amerykańskim awatarem, inkarnacją, zniknął na oczach 25 tysięcy widzów. Rzeczywiście. Przypomniałem sobie tę historię. Czytałem o tym w gazecie wyłożonej w sklepiku w pewnym małym miasteczku w Ohio. Pisano o tym na pierwszej stronie. Donald Shimoda? Do usług, powiedział. Teraz już wiesz. Nie musisz więc się dłużej głowić. Idź spać. Długo nad tym myślałem, zanim ogarnął mnie sen. Czy ci wolno? Nie sądziłem. Jeśli dostaniesz taką robotę, robotę Mesjasza, to masz zbawić świat, prawda? Nie wiedziałem, że Mesjasz może tak po prostu otworzyć drzwi i sobie wyjść. Siedziałem na pokrywie silnika i myślałem o moim dziwnym przyjacielu. Podrzuć mi Don 9, co? Pogrzebał w torbie na narzędzie i rzucił mi klucz. Podobnie jak wtedy, gdy rzucał mi inne narzędzia tego ranka i ten klucz zwolnił swój lot, zatrzymał się kilka centymetrów przede mną i zawisł w powietrzu, obracając się leniwie nad ziemią. Kiedy tylko go dotknąłem, stał się w mojej dłoni znów ciężkim przedmiotem, zwyczajnym, chromowanym lotniczym kluczem. Chociaż nie, nie był całkiem zwyczajny. Od kiedy licha siódemka złamała mi się w dłoni, kupowałem najlepsze narzędzia na świecie. Ten klucz akurat to był Snap-on. A jak wie o tym każdy mechanik, Snap-on nie jest zwyczajnym kluczem. Za taką cenę mógłby być ze złota. Ale trzymać takie cudo w ręku to istna radość. Poza tym możesz być pewien, że nigdy nie pęknie, bez względu na to, co z nim będziesz robił. Pewnie, że możesz odejść, możesz rzucić wszystko, co tylko zechcesz, jeśli tylko zmienisz zdanie. Możesz przestać oddychać, jeśli zechcesz. Dla zabawy zawiesił w powietrzu śrubokręt Philipsa. Przestałem więc być Mesjaszem, a jeśli mówię, jakbym się usprawiedliwiał, to może dlatego, że wciąż mam trochę poczucia winy. Lepsze to, niż trzymać się roboty, której zdrowo nie cierpisz. Dobry Mesjasz niczego nie może nienawidzić. Jest wolny. Może kroczyć jakąkolwiek drogą chce. No dobrze. Dotyczy to wszystkich, to oczywiste. Wszyscy jesteśmy synami Boga, dziećmi tego, co jest. Ideami umysłu, czy jakkolwiek chcesz to nazwać. Dokręcałem nakrętki cylindra na silniku Kinnera. Ma dużo moc, ten B5, ale nakrętki mają tendencję do obluzowywania się mniej więcej co 100 godzin lotu, warto więc dokręcić je na zapas. Jak się spodziewałem, pierwsza nakrętka, za którą się zabrałem, obróciła się jeszcze o ćwierć obrotu. Zadowolony byłem z tego, że postąpiłem rozsądnie, sprawdzając je wszystkie dziś rano, zanim ruszyłem na kolejne loty z pasażerami. No tak, Don, ale chyba mesjaszowanie różni się od innych zawodów, co nie? Wyobraź sobie Jezusa, który wraca do domu, żeby wbijać gwoździe i zarabiać w ten sposób na życie. Przecież to byłoby śmieszne. Zamyślił się nad tym, co powiedziałem. Próbował zrozumieć mój punkt widzenia. Nie rozumiem cię. Dziwne jest raczej to, że Jezus nie rzucił tego wszystkiego, kiedy tylko zaczęli mówić do Niego Zbawicielu. Zamiast już wtedy dać sobie spokój, próbował im tłumaczyć. Okej, jestem synem Boga, ale wszyscy jesteśmy Jego synami. Jestem Zbawicielem, ale wy też nimi jesteście. To, co ja robię i wy możecie robić. Przecież każdy o zdrowych zmysłach to rozumie. Na pokrywie silnika było gorąco, ale mimo zajęcia nie czułem, że pracuję. Im bardziej zależy mi na zrobieniu czegoś, tym niechętniej nazywam to pracą. Odczuwałem zadowolenie, że dokręciwszy przed chwilą nakrętki, nie pozwoliłem, aby powypadały z silnika podczas lotu. No, kiedy powiesz, że ci potrzebny inny klucz? Zapytał. Nie chcę innego klucza. Osiągnąłem dostateczny stopień duchowego rozwoju, żeby uznać twoje sztuczki za grę pod publiczkę. Shimoda, godną jedynie umiarkowanie rozwiniętej duszy. A może początkującego hipnotyzera? Hipnotyzera? Człowieku, jesteś coraz milszy, ale masz rację, lepiej być hipnotyzerem niż Mesjaszem. Co za nudna robota. Dlaczego nie wiedziałem wcześniej, że będzie taka nudna?
Wiedziałeś, powiedziałem, robiąc mądrą minę. Zaśmiał się tylko. Czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl, że może nie tak łatwo to wszystko rzucić? Że może nie będziesz umiał wrócić do rytmu życia normalnego człowieka? Na te słowa Szmodo już się nie zaśmiał. Masz oczywiście rację, powiedział, zaczesując palcami swoje kruczoczarne włosy. Wystarczyło, że posiedziałem zbyt długo w jednym miejscu, dłużej niż dzień lub dwa, a ludzie zaczynali spostrzegać, że jestem jakiś dziwny. Jeśli otrzesz się o mój rękaw, wyleczysz się nawet w ostatnim stadium raka. Nie mijał tydzień, a znów znajdowałem się w samym środku tego tłumu. Latając na tym samolocie, jestem cały czas w ruchu. Nikt nie wie, skąd przybywam, ani dokąd lecę. A to mi bardzo odpowiada. Czekają cię czasy cięższe, niż się spodziewasz, Don. Czyżby? No tak. Nasze czasy to ruch od pierwiastka materialnego ku duchowemu. Jest to być może powolny ruch, ale wielki. Nie wydaje mi się, by świat zostawił cię w spokoju. Oni nie potrzebują mnie, oni chcą cudów. A cudów mogę nauczyć każdego innego człowieka. Niech on będzie Mesjaszem. Nie powiem mu, jaka to nudna robota, a poza tym nie ma takiego wielkiego problemu, od którego nie można by uciec. Zsunąłem się z silnika, stanąłem na trawie i zacząłem dokręcać nakrętki na cylindrze trzecim i czwartym. Nie wszystkie były luźne, ale kilka trzeba było docisnąć. Czyżbyś cytował Snoopiego? Będę cytował każdą prawdę bez względu na to, gdzie ją odnajdę. Nie możesz uciec, Don. A gdybym zaczął cię czcić od teraz? A gdybym miał już dość tej roboty przy silniku i zaczął cię prosić, żebyś go dla mnie wyleczył? Słuchaj, oddam ci każdego dziesiątaka, jakiego zarobię od teraz do zmierzchu, jeśli nauczysz mnie szybować w powietrzu. Jeśli tego nie zrobisz, będę wiedział, że powinienem zacząć się do ciebie modlić, do świętego, który zszedł tu, aby zdjąć ze mnie moje brzemię. Don tylko się uśmiechnął. Nadal nie uważam, by rozumiał, że nie może uciec. Skąd mogłem wiedzieć, skoro on sam nie wiedział? Czy urządzałeś podobne widowiska, jakie czasami można oglądać na filmach o Indiach? Tłumy na ulicach, miliardy rąk chcących cię dotknąć, kwiaty, kadzidła, złote platformy ze srebrnymi kobiercami, żebyś mógł na nich stanąć, by głosić swoje nauki? Nie. Zanim poprosiłem o tę pracę, wiedziałem już, że nie wytrzymam czegoś takiego. Wybrałem więc Stany Zjednoczone, a to były tylko tłumy. Wspomnienia najwyraźniej sprawiały mu ból. Przykro mi się zrobiło, że poruszyłem ten temat. Siedział na sianie i mówił, patrząc jakby przeze mnie. Chciałem im powiedzieć, na miłość boską, jeśli tak bardzo chcecie wolności i radości, czy nie widzicie, że jest ona tylko w was samych? Powiedzcie sobie, że już ją macie, a będziecie ją mieli. Róbcie wszystko tak, jakby już była wasza. Richardzie, co w tym trudnego? Ale oni nawet nie chcieli słuchać, przynajmniej większość z nich. Cuda. Tak jak chodzili na wyścigi samochodowe, żeby oglądać same wypadki, tak przychodzili do mnie, żeby oglądać cuda. Z początku cię to denerwuje, potem po prostu zaczyna nudzić. Nie mam zielonego pojęcia, jak dawali sobie z tym rady inni Mesjasze. Opisałeś to w taki sposób, że cała sprawa straciła swój urok, odparłem. Dokręciłem ostatnią nakrętkę i odłożyłem narzędzia.